Będziemy mówić dzisiaj o autorytecie. I to jest taki temat, którym w ostatnim czasie bardzo mocno Duch Święty do mnie przemówił, skonfrontował wręcz. Może w trakcie dalszego mówienia uda mi się to wyjaśnić. Ale chciałem zacząć od samego początku, żebyśmy powiedzieli sobie, co to jest autorytet. A więc autorytet to jest definicja, którą w słowniku znalazłem. To jest powaga, znaczenie, prestiż, upoważnienie, moc prawna, władza, posiadanie kompetencji. Osoba, której, czyli osoba z autorytetem, to osoba, której skłonni jesteśmy ulegać, podporządkowywać się, wykonywać polecenia, mająca nadrzędne zdanie. I to jest definicja, myślę, że ona jest bardzo uniwersalna, dotyczy życia w zasadzie w każdej dziedzinie, ale uważam, że dobrze wpisuje się też w historię biblijną. Dlaczego mówimy o autorytecie? Dlatego, że Jezus w nim funkcjonował. I to jest w zasadzie wystarczający powód. Można by tutaj zamknąć to zdanie. Ale Jezus funkcjonował w autorytecie i wręcz upoważnia nas do tego, aby jako Jego następcy, abyśmy czynili to dalej. Czasami zdarza się właśnie, że o tym zapominamy. Czasami się zdarza, że wchodzimy wręcz w inne buty. Więc dzisiaj chciałem do siebie, ale też i podzielić się z wami, przypomnieć, zachęcić, ale też podzielić się słowem na ten temat. W rozumieniu biblijnym autorytet należy się przede wszystkim Bogu. I wszelka moc i wszelki autorytet pochodzi od Boga. To jest fundament fundamentów położony na samym dole. Bóg posiada wszelką władzę i wszelką moc nad wszystkim, co stworzył. Więc nad człowiekiem, nad przyrodą, nad zwierzętami, nad wszystkim, co stworzył. Bóg ma autorytet. Jezus na ziemię przyszedł w autorytecie swojego Ojca. I cały czas, całą posługę tutaj na ziemi funkcjonował. Zanim uczniowie Jezusa, którzy chodzili z Nim przez 3 lata, to pojęli, to był ktoś, kto pojął to dużo szybciej. Albo się okazało, że On w tym żyje. Ktoś, kto doskonale się w tym poruszał, wzbudzając uznanie Jezusa, to był kto? Nie. Nie. Setnik. Setnik. Setnik rzymski. I o nim będziemy dzisiaj mówić. Wielu się poruszało w autorytecie, ale setnika Jezus podsumował. Zaraz to przeczytamy. Będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, chociaż ta historia jest opisana także w Ewangelii Łukasza, ale oprzemy się na tekście z Mateusza, tylko na małą dygresję wskoczymy do Łukasza. A więc Ewangelia Mateusza, 8:5-11, to jest cały ten tekst. Możemy czytać, tak? Tuż po wejściu do Kafarnaum do Jezusa podszedł pewien setnik. Panie, poprosił mu, mój chłopiec leży w domu sparaliżowany i strasznie cierpi. Przyjdę, odpowiedział Jezus, i uzdrowię go. I tu chwila przerwy. Zgodzicie się ze mną, że w zasadzie można by tu tą historię skończyć i ona by była fajną historią religijną. Setnik przyszedł do Jezusa, Jezus go uznał i powiedział, że przyjdzie. Setnik powiedział, tak, czekam na Panie Jezu, na Ciebie, przyjdź do mego domu. Wszystko by nam się kleiło, ale ta historia zupełnie inaczej wygląda. Jezus za pomocą tej osoby, setnika, chce nam pokazać coś więcej. Setnik nie zgodził się, żeby Jezus poszedł do jego domu, a w zasadzie powiedział, nie ma takiej potrzeby, dlatego, że cenię Twoją obecność, ale jest coś więcej. Jest Twoje słowo, nadrzędne słowo. Wówczas setnik, czytamy dalej 8 werset. Wówczas setnik powiedział, Panie, nie jestem wart, abyś wchodził pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój chłopiec będzie uzdrowiony, bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. Jeśli któremuś mówię, idź, idzie. Jeśli innemu rozkaże, przyjdź, przychodzi.
jeśli swojemu słudze powiem zrób, robi. Gdy Jezus to usłyszał, po pierwsze się zdziwił. Powiedział, wow, to jest zdziwienie, skąd? On się zdziwił i powiedział do tych, którzy podążali za nim, zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem w Izraelu u nikogo. Powiem więcej, wielu zjawi się ze wschodu, z zachodu, wraz z Abrahamem, Izakiem, Jakubem. Zajmą miejsce przy stole w Królestwie Niebios. Wiecie, jak naprawdę się tak zastanowimy nad tym tekstem, nad tym podsumowaniem, to musi nas to mocno wbić w fotel. Setnik, który nie był Żydem, nie przechodził szkół rabinistycznych, nie czytał tekstów biblijnych, może czytał Torę, tam parę, który był najeźdźcą, okupantem, który usługiwał jeszcze innej armii. Został podsumowany tak, że każdy z nas powinien mu pozazdrościć. Na czym opierała się ta wiara setnika? Bo zauważmy jedną ważną rzecz. Historia, którą czytamy, zaczyna mówić o autorytecie. Setnik mówi o autorytecie. Rozkazuje, robi się. A Jezus kończy, nie mówi, takiego autorytetu nie znalazłem, takiej wiary. Takiej wiary. Więc Jezus tu tą wiarę bardzo wyraźnie łączy z autorytetem. Więc na czym opierała się siła wiary setnika? Przede wszystkim na uznaniu Jezusa jako Pana. Tak jak żeśmy powiedzieli, on nie był z narodu żydowskiego. On nie miał szkół. On nie miał jakiegokolwiek wykształcenia. Można by powiedzieć, że był obcy i wręcz jako najeźdźca. A jednak rozpoznał w Jezusie Mesjasza. Mało tego, że rozpoznał w Mesjasza. Miał w sobie na tyle wiary, że był w stanie oprzeć się na Jego słowie, nie widząc jeszcze rezultatów. Bo gdyby setnik chciał oprzeć się na rezultatach i sprawdzić, to ja sprawdzę tego Hebrajczyka, czy on rzeczywiście umie cuda robić, to wziąłby go za rękę i poszedł do swojego domu i powiedział, no to teraz zobaczymy. Tak jak wiele historii w tym. Ludzie chcieli widzieć cuda. Widzimy cuda, to uwierzymy. Nie widzimy cuda, no to jesteś fajnym stolarzem z Nazaretu. Setnik powiedział, nie, ja widzę. Widzę autorytet Ojca, który przez Ciebie... Powiedz słowo i sprawa będzie załatwiona. A więc uznanie Jezusa jako Pana jest fundamentalne w Jego wierze. On poruszał się w autorytecie, dlatego że miał pod sobą żołnierzy. Gdyby setnik nie uznawał autorytetu, tego, w którym był, jako żołnierskiego w armii rzymskiej, nie dostałby żołnierzy do dyspozycji, nie byłby setnikiem. W najgorszym razie może jakimś podstawowym, zwykłym żołnierzem. Skoro był setnikiem, dobrze poruszał się w świeckim autorytecie. Wiedział, kto jest nad nim, cesarz i tam wszyscy po kolei, i wiedział, kto jest pod nim, żołnierze i tak dalej. Z jego wypowiedzi możemy czytać, słucham tego, który mnie posyła i wiem, co mam mówić do swoich żołnierzy. Wiem, jakie polecenia mam wykonywać. Drugą rzeczą, którą czytamy, to jest werset 6, która pokazuje nam siłę wiary setnika, jest miłość do ludzi. Tutaj czytamy słowa mój chłopiec, Łukasz podaje mój sługa. W zasadzie jedno drugiego nie wyklucza, ale to pokazuje, wiecie, ktoś, kto ma władzę w Rzymie, ktoś, kto ma setkę żołnierzy, to jedno życie dla niego więcej czy mniej. On już pewnie nieraz stoczył jakąś bitwę, być może nieraz kogoś tam skrócił o głowę. Nie wiemy tego, ale jeżeli był zaprawionym setnikiem, to nie był delikatny człowiek. Musiał mieć doświadczenie bojowe. Więc miłość do ludzi. On był w stanie dla jednego swojego żołnierza, być może sługę, być może innego człowieka, pójść i szukać żydowskiego Mesjasza, bo wiedział, że to jest jedyna nadzieja dla niego, żeby on wyzdrowiał. Że ugnie się, pomimo że na ziemi to on powinien być panem, bo miał majestat żołnierski.
ale uznał hebrajskiego nauczyciela jako Mesjasza i wiedział, że tylko on może pomóc jego żołnierzowi. I dla jednego żołnierza, tego najniższego być może rangą, może nawet sługę, był w stanie ugiąć swoje życie przed tą osobą. Wartość słowa Jezusa, to kolejna cecha, którą widzimy. Wartość słowa Jezusa. Panie, to jest werset 8, Panie, powiedz słowo. Nie musisz iść, mi wystarczy. Mi wystarczy Twoje słowo. Widać było głód i szacunek. Wiecie, to jest to, czego my, czego ja potrzebuję, każdy z nas, żeby uznać słowo i powiedzieć, Panie, opieram się w wierze na tym słowie i wystarczy mi. Ja wiem, że realizacja przyjdzie. Jeżeli nawet nie przyjdzie dzisiaj, nie przyjdzie jutro, to ja wiem, że ona przyjdzie, dlatego że Twoje słowo jest nadrzędne nad rzeczywistością. Więc ta wartość słowa w życiu setnika bardzo wysoko była wyniesiona. Werset 9 czytaliśmy, praktykowanie i zrozumienie tego autorytetu. Już o tym mówiłem. On poruszał się w nim stale. On wiedział, kto jego ma słuchać. On wiedział, komu on może wydawać polecenia. Nigdy to nie mieszał, że to odwrotnie, że pójdzie do cesarza i będzie mu wydawał polecenia, bo to by było pierwszy i ostatni raz. Wiedział, że władza jest tu, a ten, kto jest pod nim, jest tu. A ja jestem w środku. I autorytet niosę nie ze względu na to, kim ja jestem, jak się nazywam i jakie mam pochodzenie, ale autorytet niosę ze względu na to, że jestem setnikiem. I to jest nauka też dla nas, że ten autorytet, który nosi Jezus, my możemy przyjąć i powinniśmy przyjmować każdego dnia. Łukasz, tak jak wspomniałem, ewangelista Łukasz w 7 rozdziale 4-5, do tej samej historii dodaje jeszcze dwa ciekawe punkty. W wersecie 5 czytamy, czyli 7-5, byśmy mogli przełączyć, czytamy, kocha naród żydowski. Ci zjawili się u Jezusa i silnie, czyli Żydzi, i usilnie prosili, Panie Jezu, zasługuje, abyś spełnił jego prośbę, bo kocha nasz naród. I to nawet chyba nie trzeba wśród nas wiele razy powtarzać, ale szczególnie dzisiaj, szczególnie kiedy sytuacja jest, jaka jest na Bliskim Wschodzie, szczególnie kiedy tak wiele państw chce się rzucić na to małe państwo, na ten naród, my wiemy, po której mamy stać stronie. Kocha naród żydowski. Już powiedziałem, że słowo mówi, że kto by się dotykał tego narodu, to tak jakby źrenicy oka. Ludzie mają przeróżne opinie na temat Izraela, Żydów, ale my jako ludzie wierzący, jako ludzie przymierza, my wiemy, kogo mamy błogosławić. A więc kocha naród żydowski, bardzo ważna cecha. I w tym samym wersecie 5 czytamy jeszcze jedno. Sam koniec. I sam zbudował nam synagogę. I sam zbudował, słuchajcie, zastanówmy się na tym, synagoga, sam zbudował nam synagogę. To nie mówimy o jakimś szałasie, nie mówimy o czymś tam. On zbudował synagogę. Położył, to nie był książę rzymski. Zakładam, że on położył wiele swoich finansów w rozwój Bożego Królestwa. A Bóg zwrócił na to uwagę. Zostało to zapisane. Tak samo jak pamiętamy historię Korneliusza, który modlił w Dziejach Apostolskich zapisaną. On się modlił i tam są takie słowa zapisane. Korneliuszu, twoje modlitwy oraz twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. W jednej parze idą modlitwy i datki. I to jest też coś, co mnie dotyka bardzo w sercu. Jeżeli wiemy, że Boże Królestwo jest tutaj, wiemy, że Bóg błogosławi nam, że Bóg jest dawcą wszelkich dobrych darów, my nie możemy nie być dawcami, bo przepływ błogosławieństwa także i w środkach finansowych musi być widoczny. A Boże Słowo zapewnia nas, że Bóg będzie na to zwracał uwagę. Amen. Więc podsumowanie Jezusa musi nas wbić w fotel. Zapewniam was, tak wielkiej wiary nie znalazłem nigdzie w Izraelu, a przecież byli tam uczniowie, wszyscy.
Jezus chodził nie sam, miał świtę wielu uczniów, nie tylko tych dwunastu, ale czasami czytamy 72. Oni już chodzili, oni słuchali nauk Mesjasza, oni już byli po jakichś tam kursach, studiowali Torę, bo to każdy młody chłopak musiał czynić w Izraelu. A Jezus mówi, no sorry, ale nie ma takiej wiary tutaj. Co więcej, tam byli nauczyciele słowa, którzy specjalizowali się i życie położyli na to, aby studiować słowo. I co więcej, musimy uznać, że tam był gdzieś w tle nawet Jan Chrzciciel, który sam Jezusa ochrzcił. To też był Żyd. A Jezus mówi, nigdzie w Izraelu, nigdzie, on nie dezawaluje żadnego człowieka, ale pokazuje, że to, co znalazł w setniku, było daleko wyżej i daleko więcej niż to wszystko, co do tej pory mógł spotkać. Co nam to mówi? Że sami musimy wchodzić pod autorytet i żeby się znaleźć w Bożym łańcuchu autorytetu. Wiecie, tak mi się przypomniała taka historia, ja często mówię z wychowania dzieci, bo to jest takie chyba najbardziej praktyczne, jak kiedyś jednej mojej córce tam w autorytecie rodzicielskim, nazwijmy to tak, wiecie, mówię, masz to i to i to tam zrobić i posprzątać pokój i no, proces wychowawczy, tak? I potem jedna z moich córek poszła do pokoju, drzwi były takie uchylone, ja tam poszedłem zobaczyć, co się dzieje i tak stanąłem za tymi drzwiami, a tam ona siedziała na ziemi, w ręku miś i tym samym tonem, ty misiu, ty masz tam to... Ona wiedziała, że ten... Wiecie, to mi pokazało, że my mamy wszczepione to w siebie. Że to jest w człowieku. Tak jak ja jej tam rozkazywałem i mówiłem, co ona ma zrobić, ona potrzebowała też kogoś mieć pod sobą. Ona wiedziała, że jest w tym łańcuchu autorytetu. No padło na misia najmłodszego. Skutek był, że pokój dalej był do posprzątania. Ale mamy to w sobie... wszczepione DNA Boże, że mamy znajdować się w tym autorytecie. My nie jesteśmy w stanie sami wziąć dla siebie, dlatego że władza zawsze jest dana, ale też władzę zawsze musimy uznać, że ją chcemy. Izajasz mówi że o Jezusie, że władza spocznie na Jego ramieniu. Boża władza, Boże namaszczenie w postaci Ducha Świętego. Jezus został z góry wyposażony w to, ale nie zatrzymał tego do siebie. Nie powiedział, to jest wszystko dla mnie i teraz już jak ja odchodzę, to już wam nic nie zostaje. To znaczy, że otrzymujemy od kogoś tą władzę, my jako ludzie wierzący, że ktoś nam ją przekazuje, ale musimy też ją przyjąć, zgodzić się z tym w sobie. Praktykowanie życia w autorytecie jest podstawą wiary według Jezusa, według tej historii. Jeszcze raz to powiem. Praktykowanie życia w autorytecie według Jezusa jest podstawą wiary. My często mówimy o wierze. Wiele wersetów biblijnych, tylko zawsze takie pytanie się nazywa, o jakim rodzaju wiary my mówimy. Bo możemy z różnych aspektów mówić o wierze, ale w tej historii Jezus bardzo mocno naciska na wiarę połączoną w autorytecie. Jeśli byśmy nie chcieli być pod autorytetem, a jedynie mieć go nad kimś, bo tak się to może zdarzać, że sami się nie ugniemy, ale chcemy mieć nad kimś, to tworzymy własne królestwo, w którym my chcemy być głową. A każde królestwo, gdzie jest więcej niż jedna głowa, to jest poczwara. Władzę i autorytet, jeżeli chcemy mieć nad kimś, to pierwsze musimy się zastanowić, pod kim my jesteśmy, kto ma nad nami. Jeśli jesteśmy w Królestwie Bożym i jesteśmy częścią Kościoła, to musimy być pod autorytetem. W niebie nie może być buntowników. To nie przymus. To nasza wolna decyzja, którą podejmujemy. Jak przyjmujemy wobec tego autorytet? Autorytet
przede wszystkim przyjmujemy poddając się pod autorytet Boga. Kiedy nawracamy się, kiedy uznajemy, że Bóg, może otwórzmy 10 Rzymian 10:9, bo jeśli ustami wyznasz, że Pan jest, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. A więc definicja zbawienia, każdy ją doskonale zna. Uznajemy, że Bóg wzbudza Jezusa z martwych, że Jezus jest naszym Panem, że my przyjmujemy to i my w ten sposób przychodzimy do Boga. Wyznanie, że Jezus jest naszym Panem, determinuje sposób, w jaki Bóg do nas przychodzi. Bo skoro Jezus jest naszym Panem, a jednocześnie jest Bożym Synem, to Bóg do nas mówi w ten sposób: to jest moje królestwo. I ono całe działa pod autorytetem mojego Syna. I my znajdujemy się w tym królestwie. My już wiemy, że głową tego królestwa jest Bóg, że Jezus jest autorytetem i my w tym królestwie możemy się znaleźć. A potem, kiedy chcemy być częścią tego królestwa, tak jak tutaj żeśmy czytali, swoimi ustami wyznajemy, że Jezus jest naszym Panem. W ten sposób przyjmujemy autorytet Bożego Królestwa w momencie, kiedy się nawracamy. I osoba, która się nawraca, nawet świeżo się nawraca, może momentalnie od tego momentu stosować autorytet Jezusa Chrystusa, dlatego że jest pod Nim. I nie możemy swojego autorytetu sprawować, jeśli za nami nic nie stoi. Jeżeli za nami, kiedy ten Rzymianin, rzymski setnik, nie miałby świadomości, że za nim stoi armia rzymska, w razie czego, to on nie miałby takiej odwagi tam chodzić i naznaczać. Bardzo szybko zostałby zlikwidowany. Kiedyś pamiętam taką historię, w szkole podstawowej mieliśmy kolegę i on był taki, żeby to źle nie powiedzieć, wątłej postawy i tak wszyscy się z niego tam naśmiewali w klasie. I to był taki, no, człowiek, który niespecjalnie wzbudzał autorytet. Ale jakie było zdziwienie, kiedy po szkole jednej czy drugiej on się zapisał do, teraz już nie pamiętam, czy milicji, czy policji i został milicjantem. I dalej był chudy, i dalej był mały, i dalej był troszkę śmieszny, ale wiecie co? Kiedy wyszedł w mundurze i był na służbie i miał ze sobą pałkę, to koło niego już nie było śmiechu chichu. To już nie było śmiechu chichu. To, co kazał, to ktoś musiał zrobić. Pomimo, że można było go, przepraszam, wiecie, jedną ręką tam przesunąć. Ale już tego nikt nie zrobił. Dlatego, że on miał autorytet. I że on reprezentował autorytet. I pomimo, że koło niego nie było trzech radiowozów, tylko był sam, ale on wiedział, że miał krótkofalówkę, mógł gdzieś tam zadzwonić, zawołać. Więc musimy mieć świadomość, że kiedy funkcjonujemy w autorytecie, to my nie funkcjonujemy z własnej mocy, z własnej pozycji, z własnej postawy, nawet jak bardzo elokwentnej. My funkcjonujemy dlatego, że reprezentujemy sobą Boże Królestwo. A w Bożym Królestwie jest głowa i jest autorytet naszego Pana. Gdzie to możemy zobaczyć w Biblii, takie działanie? Taki bardzo fajny przykład znalazłem w liście do Tytusa 1:5. Pisze apostoł Paweł, i on pisze do Tytusa, tak jak autor tego, tak jak nazwa tego listu. Pozostawiłem cię na Krecie po to, abyś uporządkował pozostałe sprawy, jak ci nakazałem. Ustanowił w miastach starszych. I to jest bardzo takie techniczne zdanie, które no, często byśmy pomijali w naszych tam rozważaniach biblijnych. Ale to świetnie pokazuje, jak w praktyce autorytet działa w Bożym Królestwie. Paweł pisze do Tytusa: ustanów starszych, prezbiterów, zwierzchników w lokalnym zborze, tak na Krecie. Mamy tu przykład, jak Tytus działa pod autorytetem kogo? Pawła, dokładnie. Nie musimy mówić, że Boga, bo to jeszcze tam parę jest szczebli, ale dokładnie Pawła. On działa pod autorytetem Pawła. Ale rozumiemy, że kolejność była taka, że Jezus wzbudził Pawła, dał mu objawienie, Paweł wzbudził Tytusa, dał mu polecenie, Tytus
miał wzbudzić starszych w kościele, a za nimi byli wierni. Więc mamy całą kolejkę taką ułożoną, gdzie autorytet Bożego Królestwa widzimy w praktyce. Autorytet zawsze będzie występował w pionie. Jaki jest cel tego autorytetu? Celem autorytetu jest wprowadzenie Bożych zasad dla Kościoła. To nie jest coś, żebyśmy tutaj sobie order przypięli teraz i wiecie, no, poruszali się z dumną piersią. Autorytet jest dany po to, aby była wprowadzona Boża wola w Jego Królestwie, dokładnie w Kościele. W sposób praktyczny widzimy to. Jeden przekazuje drugiemu, jeden daje polecenie drugiemu. Można by powiedzieć, Tytus by mógł powiedzieć, a co mi tam, Pawle, będziesz, albo inaczej. Kiedy Tytus przyjdzie do kościoła i zacznie ustanawiać starszych, to oni mu powiedzą, nie będziesz nam tu mącił. My se tu po swojemu zrobimy. My tu już mamy historycznie, tam już jest trzech. To by była samowola. To Paweł zakładał ten kościół, to Paweł go wzbudził, to Paweł głosił tam, miał autorytet do tego, żeby powołać osobę na nadzorcę, byśmy mogli powiedzieć, regionalnego, żeby on poszedł i kolejnych pastorów starszych po tych kościołach ustanowił. Więc widzimy, że autorytet nie jest dany po to, żeby świecić. Dlatego tylko jest dany, żeby służyć. To przeciwieństwo jest systemu tego świata. W tym świecie, jeżeli dostajesz autorytet, to wymagasz, żeby inni ci służyli. Jeżeli mamy, nie wiem, celebrytów, polityków, sportowców, wiecie, i mają tak zwany, w cudzysłowie bardzo mocno, autorytet, to oni wymagają, że ludzie im będą służyć. W Bożym Królestwie często jest wszystko o 180 stopni obrócone. Kiedy mamy autorytet, to po to, aby służyć. I mamy to napisane, mamy wręcz polecenie w Ewangelii Mateusza 20:28. Podobnie Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Mu służono, ale aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc my, przyjmując autorytet Jezusa, przyjmujemy Go w sposób, w jaki On Go rozumiał. A więc po to, aby służyć. On dał nam taki przykład. To jest służba dla Bożego Królestwa. To jest służba zbawiania, to jest służba głoszenia Ewangelii, ale to także jest służba niszczenia dzieł diabelskich. Amen? Amen. To chcemy, żeby to usłyszeć. Więc mam teraz pytanie w związku z tym do każdego z was i do siebie. Kiedy służysz, kim jesteś? Z jakiego miejsca służysz? Spróbujemy odpowiedzieć. Kiedy służysz, kim? Zastanówcie się głęboko. Kim jesteś? Bo to jest bardzo głębokie pytanie. Nie chcę niepotrzebnie prowokować, ale musimy sobie go zadać. Kiedy służę, kim jestem? Z jakiego miejsca służę? Jakaś odpowiedź? Nie z jakiego autorytetu. Kim jestem? Kiedy służę, kim jestem? Wszyscy mówią sługą. Jesteśmy sługami, czy jesteśmy synami? Bo niestety, chcę powiedzieć, że to się wyklucza. Bo służymy nie jako sługa, ale służymy z pozycji syna. Amen. Wiecie, kiedy przygotowywałem to kazanie, to jak dotarłem do tego momentu, to po prostu no nie mogłem ruszyć dalej. Uświadomiłem sobie, że czasami moja mentalność została przestawiona na inne buty. Wydaje mi się, że kiedy służę, to powinienem być sługą. A kiedy jestem sługą, to powinienem robić w zasadzie wszystko, co każdy mi powie. Wiecie, sługa nie ma swojego głosu. Sługa nie ma poznania. Zobaczymy dalej. Będziemy ten teraz chwilkę rozwijać. Więc służymy nie z pozycji sługi,
ale z pozycji syna czy z pozycji córki. Kiedy zaczynamy funkcjonować w autorytecie Jezusa Chrystusa, zaczynamy funkcjonować jako gospodarz Królestwa Bożego, jako syn i jako dziedzic. Bóg nakazał nam służyć, ale nigdy nie chciał z nas zrobić sług. Zaraz wam to udowodnię. Kiedy, wiecie, bardzo lubię historię syna marnotrawnego, bo ona zawiera w sobie tyle treści, więc po raz kolejny już ją przytoczę. Kiedy syn marnotrawny wracał do swojego ojca, to jego refleksja była taka. Słudzy u mojego ojca mają dostatecznie jedzenia i mają się dobrze i ja przynajmniej będę wracał, będę u mojego ojca tak samo jak słudzy. I ojciec przyszedł, kiedy się spotkał z nim, powiedział: tak, synu, proszę, tam jest izba dla służby? Nie. Powiedział: nie, nie, nie. Czysta szata, pierścień, oznaka władzy i będziesz dalej moim synem. Mentalność musiała mu się przestawić. Kiedy Bóg stwarzał człowieka w raju i osadził go, i to mamy pierwotny, czysty zamysł Boga na samym początku, pierwsze rozdziały Ewangelii, posadził go, ustanowił go w raju, w ogrodzie i co powiedział? Będziesz mi tutaj służył i oddawał tam jakąś działkę? Powiedział: nie, czyń ziemię poddaną. Masz autorytet, nadawaj imiona zwierzęcom. To ma być pod twoim wpływem. Tak? Właśnie to jest ta myśl, która mnie prowadzi, że nie mamy być sługami, mamy służyć z pozycji syna. Dlaczego? Dlatego, że wtedy mamy pod sobą pewną część, która potrzebuje naszego autorytetu. Kiedy setnik mówi w Mateusz 8:9, mówi: bo ja jestem człowiekiem podległym władzy i jeżeli mówię idź, to idzie. Sługa nie wydaje rozkazów. Kiedy mówi przyjdź, to przychodzi. Kiedy masz się uniżyć, masz się uniżyć. Sługa nie wydaje rozkazów. Sługa bezwiednie wykonuje tylko rozkazy. Jeżeli mamy mówić, rozkazywać do okoliczności, kiedy mamy wykazywać się autorytetem Bożym i oznaczać go na tej ziemi w Bożym Królestwie, musimy to robić z pozycji synostwa. Służymy z pozycji syna, a nie sługi. Służba to nie zniewolenie. Sługa jest zniewolony. Sługa jest zniewolony. Nie ma własnej woli, nie ma własnej decyzji. Jest sługą i takim pozostanie. My służymy z innego poziomu. My mamy mówić do rzeczy, które nie są podporządkowane Bożemu Królestwu. Mamy mówić do choroby, mamy mówić do okoliczności, do wszelkich sił, które się sprzeciwiają Bożej woli. Nie możemy robić tego z pozycji sługi. Musimy to robić z pozycji autorytetu, który mamy w Bożym Królestwie. Sługa biernie akceptuje okoliczności, cokolwiek się dzieje. Biernie akceptuje. Wiecie, jest takie słowo w gwarze cieszyńskiej, ja lubię przytaczać gwarę, bo mi dom rodzinny przypomina, że sługom można posturkać. Wiecie, co to jest? Dla tych, którzy słuchają, którzy nie są z Tela, to mówię, że można przestawiać go, popchnąć. Jak gdyby nikt się nie liczy. Można nim posturkać. O, to będzie takie na rozweselenie. Ale sługa nie ma swojego głosu. Nie ma swojej decyzji i nie ma przestrzeni, którą zarządza w autorytecie. Kiedy nie wiem, taki przykład jeszcze. Jeżeli byś dostał dom, odziedziczył po swoich rodzicach i masz w ręku akt notarialny, i wiesz, że on jest twój, ale tam jeszcze nie mieszkałeś, więc udajesz się tam obejrzeć sobie tą zagrodę, czy to mieszkanie, czy dom i widzisz, że tam jacyś dzicy lokatorzy są. To nie mając autorytetu powiesz: a przepraszam, panowie, tutaj mieszkacie, no dobra, no to ja się stąd zbiorę, no to może żeście byli szybsi ode mnie. Ale mając dokument, autorytet, poświadczony prawnie, wiedząc, kto jest głową prawną, bo mówimy teraz, po prostu wpadasz
No i tak najdelikatniej jak możesz wystawiasz gości za drzwi. Robisz to, sługa tego nie zrobi, bo on nie ma autorytetu. Więc to jest wiara, sposób wiary, którą Jezus zobaczył w setniku. I zachęca nas i mówi, takiej wiary, wow, takiej wiary, takiego rodzaju wiary, różne wiary widziałem. No ludzie wierzą, apostoł Piotr tam mówi, Panie, Ty jesteś Mesjaszem. Objawienie przyszło, miał wiarę. Wielu ludzi rozpoznawało w nim Syna Bożego. Maria i całe mnóstwo. A on mówi, w całym Izraelu nie ma takiej wiary, dlatego że ta wiara setnika połączona była z autorytetem, z funkcjonowaniem w Bożym Królestwie w autorytecie. Więc jeżeli jest Królestwo, to jest Pan i jest głowa. I jesteśmy my, Jego dzieci, Jego synowie i Jego córki, Jego dziedzice. I z tej pozycji chcemy służyć, nie słudzy. Są okoliczności i moce, które będą się temu sprzeciwiać. Ale my mamy autorytet nad nimi, aby to, co się sprzeciwia Bożej woli, zostało przyprowadzone do miejsca Bożego zamysłu. I w Hebrajczykach 11:6 mamy zapisane te słowa właśnie o wierze. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary. Ja dodam od siebie, bez tego rodzaju wiary nie można się podobać Bogu. Bez wiary, którą znalazł Jezus w setniku. To na nią zwrócił uwagę i tak bardzo wywyższył. I teraz, żeby ten temat sług podsumować, wyświetlmy werset 15:15 Ewangelia Jana. I Jezus mówi do swoich uczniów, możesz to przyjąć do siebie, bracie, siostro, bo ja to przyjmuję do siebie. Słowa Jezusa i one brzmią tak. Nie nazywam was już sługami. Amen. Nie nazywam was już sługami, bo sługa. Dlaczego? Bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Sługa nie zna planów Bożych. Sługa nie wie, co się wydarzy, gdzie w tym kierunku to idzie, jak Boże Królestwo się ma rozwijać. Sługa tego nie wie. On jest od wykonywania poleceń. Lecz nazwałem was przyjaciółmi. To jest nasz status. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko. Więc my, jako Boży Kościół, jako Boże córki i synowie, mamy objawione, Jezus mówi wszystko, zamiary Boże. Tak, tutaj są objawione. Nie tylko co było, nie tylko co jest, ale co będzie. Co słyszałem od mojego Ojca. I to słowo tymi, że nazwałem was przyjaciółmi. Pamiętacie, kto był nazwany przyjacielem Boga? Abraham. Ktoś tam kiedyś mi powiedział, że jako jedyny był nazwany przyjacielem Boga. Nieprawda, że jako jedyny. Dlatego, że Jezus ciebie nazwał przyjacielem. Mnie nazwał przyjacielem. W Starym Testamencie już nikogo, ale w Nowym już tak. Ty i ja jesteśmy przyjacielem Boga, a jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo. Więc nie, gdybyśmy powiedzieli, że jesteśmy sługami, a Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, to trochę jakbyśmy ujmę Mu przynieśli. Bo jesteśmy stworzeni na podobieństwo Trójcy, Trójjedynego Boga. Więc nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, lecz nazwałem was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Więc służymy, nie jesteśmy sługami, służymy z pozycji autorytetu, synostwa, dziedzica, zarządcy, ambasadora, bardzo wiele tych określeń możemy tutaj wstawić, który wie, gdzie idzie, po co jest powołany, który wie, gdzie jest Pan, który wie, gdzie jest Bóg i który wie, gdzie jest rzeczywistość i który widzi, że choć ta rzeczywistość dzisiaj nie jest Bogu jeszcze cała poddana, to ona będzie poddana, bo ja będę wyznawał takie słowo, dlatego proklamowaliśmy to słowo na początku, wypowiadaliśmy, że nawet kiedy w tej chwili się toczy wojna, kiedy nawet w tej chwili są diabelskie zamiary uruchomione, to my ogłaszamy dla Izraela na przykład pokój i powodzenie, bo taka jest wola Boża.
Czy my mamy siłę się bić? Nie, nie mamy siły się bić, nie pojedziemy tam walczyć. Ale mamy coś innego, mamy oręż słowa. Tak jak setnik powiedział, powiedz słowo. Więc my opieramy się na słowie, które jest wypowiedziane przez Boga. Zresztą w Galacjan są cudowne słowa, które pokazują, gdzie ty i ja jesteś umiejscowiony w Bożym planie zbawienia. List do Galacjan 4,6 mówi tak. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego, który woła Abba, Ojcze. Tak więc nie jesteś już niewolnikiem, czyli nie jesteś już sługą, lecz synem i córką, dodam od siebie. A jeśli synem, to za sprawą Boga również dziedzicem. I wiecie, to, co Królestwo Boże przynosi ze sobą na ziemię, to, że z tej pozycji majestatu, mając serce, które jest obrzezane Bożym Słowem, my decydujemy się służyć z własnej woli, a nie z przymusu. Dlatego, że Bóg ceni wolę człowieka, bo tak go stworzył. Kiedy Jezus wpadł do świątyni, jeszcze jeden przykład, kiedy Jezus wpadł do świątyni i zrobił tam, powiedzmy to współczesnym językiem, zadymę, powywalał te wszystkie stragany i tak dalej, to on przestał być sługą Bożym? On dalej służył. On przyszedł, zobaczył stan, który nie jest Bożym stanem dla domu modlitwy, i po prostu zrobił tam porządek. To była służba dla Boga, dla Ojca. Ktoś powie, nie, on tam nerwy mu puściły i zrobił tam jadkę w świątyni. Nie, on służył. Czasami służba przyjmuje taką formę, że widzisz okoliczności, które nie są poddane Bogu i musisz z nimi zrobić porządek. I musisz zrobić porządek i możesz to tylko zrobić z miejsca autorytetu, który daje ci Jezus Chrystus, bo innej siły nie będziesz miał. Jezus jak wpadł do świątyni, jak wymłócił tam wszystkim, które to zrobił porządek, powiedział, to jest dom modlitwy. Nie róbcie tutaj jaskini zbójca. Więc czasami nasza służba będzie przyjmowała taki dynamiczny kierunek. Więc moje pytanie jest takie, jaki jest powód, żebyśmy czasami nie modlili się modlitwą Jezusa z łodzi, kiedy był z uczniami i była burza. Wiecie, jaka to była modlitwa? Jak ona brzmiała? Proszę? Nie. Jezus, ucisz się. To była cała modlitwa. Według mnie to jest najkrótsza modlitwa, którą znalazłem w Biblii. Nie ma krótszej. Jezus modlił się z punktu widzenia autorytetu. Ucisz się. I to była cała. Nie było wołania, Ojcze, ty widzisz, co się tu dzieje, łódkę zaraz nam tutaj zaleje. On zdefiniował, gdzie jest bunt, że tak powiem, kto mu chce zagrozić i w autorytecie powiedział najkrótszą modlitwę. Ucisz się. To było wszystko. Ucisz się. I myślę, że powinniśmy pamiętać tą modlitwę, dlatego że wiele rzeczy powstaje przeciwko Bogu w naszym otoczeniu. Czasami w domu, czasami na ulicy, czasami w przyrodzie. Ucisz się w imieniu Jezusa. Kiedy jesteś pod autorytetem i jesteś zakorzeniony w Bożym autorytecie, to masz prawo i autorytet wypowiadać te słowa. Ucisz się. Nie musisz rozwijać. Do Łazarza powiedział, Łazarzu, wyjdź. Polecenie. Nie było modlitwy poza dziękczynieniem, które wzniósł. Więc pamiętajmy, że modlitwa Jezusa z łodzi to jest modlitwa autorytetu, którą potrzebujesz ty i ja używać w dniu codziennym. I ja bardzo bym chciał o tym pamiętać, bo powiedziałem na samym początku, że była taka króciutka sytuacja, która właśnie pokazała mi to i może to, nie wiedziałem, czy ją mam opowiadać, czy nie.
jakiś czas temu leciałem samolotem i tam był komunikat, że jakieś tam są ciepłe prądy, zimne prądy, tak, i że ta podróż nie będzie całkiem spokojna. No i faktycznie było cały czas pod wiatr i wiecie, ten samolot, no tak jak leciał, cały drżał. No okej, no nie jest to nic strasznego, nic się tam nie działo, ale powiem szczerze i mówię teraz jak było, że po godzinie już mnie po prostu brzuch bolał z tej wibracji takiego. I zacząłem się modlić, mówię, Panie, czemu to się tak w końcu... I usłyszałem głos Ducha Świętego, który powiedział tylko, jak ty się modlisz? A ja mówię, tak w sobie oczywiście, no wydaje mi się, że normalnie. A on mówi, przecież masz autorytet. I słuchajcie, wypowiedziałem nie więcej niż 5 zdań. Ja mówię do wszelkich prądów, żeby się uspokoiły. Ja mówię do wszelkich wiatrów. I z ręką na sercu, słuchajcie, w ciągu 20 sekund cisza. Nastała cisza. Wyłączyli lampki, można było chodzić. Nie trzeba już było mieć pasów zapiętych. To jest taka, no śmieszna, ale przeżyłem ją naprawdę i uzmysłowiłem sobie, jak często zamiast funkcjonować w autorytecie, który dał nam Jezus Chrystus. W każdej sytuacji. To może być drobna sytuacja, to może być średnia sytuacja, to może być poważna sytuacja. Jak bardzo rzadko wchodzę w miejsce Bożego autorytetu. I wtedy zobaczyłem, przypomniałem sobie obraz setnika. I to, co mówię dzisiaj, to właśnie jest pokłosie tego, co zaczęło się w tamtym miejscu. I ja wiem, że ktoś może powiedzieć, no tak, to tak nie zawsze działa, nie zawsze trzeba wypowiadać takie, powiedzmy, to nie zawsze się wydarzy. I chcę tylko odpowiedzieć na to w ten sposób, że Jezus, kiedy przeklął drzewo figowe, nie patrzył na rezultaty. Dlatego, że my mamy jeden problem. Jak wypowiadamy słowa w autorytecie, to chcemy widzieć od razu rezultat. I super by było, ja bym też tak chciał. Ale czasami tak nie jest. I kiedy Jezus przeklął drzewo figowe, to On nie patrzył na rezultaty. On wypowiedział słowo w autorytecie i poszedł. I słuchajcie, co dalej? On rano, kiedyż przechodzili z uczniami, nie patrzył na drzewo figowe. Nie podjął tematu, a słuchajcie, uczniowie, to uczniowie zwrócili uwagę Jezusowi. Panie, to drzewo, które wczoraj przeklnąłeś, uschło. To nie był tekst Jezusa. To nie Jezus powiedział, słuchajcie, a teraz tutaj się zatrzymamy, bo będziemy mieli lekcję biblijną. Pamiętacie, wczoraj żeśmy szli, chcę wam dzisiaj coś udowodnić. On wypowiedział słowo i sobie poszedł. Nie patrzył na rezultat. Dlaczego? Dlatego, że on wiedział, że słowo wypowiedziane w Bożym autorytecie prędzej czy później zacznie działać. I nie jest to do końca nasza odpowiedzialność, kiedy się to stanie. Czy stanie się to w tym momencie, czy stanie się to za 2 dni, a czy może za 2 miesiące. Kiedy setnik mówił do Jezusa i mówił, powiedz tylko słowo, to on w stanie był oprzeć się na tym słowie, nie widząc rezultatów, dlatego że dom był daleko. On wybrał drogę, autorytet słowa Jezusa, zamiast drogę z Jezusem do swojego domu, która by była naprawdę pewnie cudownym przeżyciem. Ale on wybrał, powiedz słowo i sprawa jest załatwiona. I taką wiarę widzimy w setniku. I o takiej wierze pytał Jezus w Łukaszu 18:8, kiedy mówi tylko tak, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Jaki rodzaj wiary ma na myśli? Ja dzisiaj chcę ci odpowiedzieć sobie wiarę, która łączy autorytet właśnie z wiarą wypowiedzianego słowa. Taki poziom wiary w autorytecie chcemy wzbudzać w sobie. Ja chcę wzbudzać w sobie. Wiarę, która żyje z poziomu słowa, a nie z tego, co oglądamy. Wiary setnika. A rzeczywistość pod wpływem takiej wiary będzie musiała się ugiąć. Dlatego, że autorytet Bożego Syna zaciąży nad tym. Amen.